Jak skonfigurować lub zainstalować Google Recaptcha na stronie internetowej. Powodem, dla którego powinieneś używać Google Recaptcha są boty. Bot to program komputerowy. Ludzie używają botów do włamywania się na stronę internetową. Ludzie używają botów, aby twoja witryna wyglądała tak, jakby otrzymała miliony odwiedzających, co nazywa się spamem. Spam może spowolnić działanie witryny, a nawet uniemożliwić jej działanie. Bot może rejestrować lub logować miliony osób na stronie internetowej. I ludzi, którzy nie są prawdziwymi ludźmi. Ponadto bot może nawet umieszczać złe komentarze na stronie internetowej. Osoba może użyć bota, aby napisać złą recenzję swojego produktu lub usługi i użyć bota, aby umieścić tę złą recenzję na milionach witryn w ciągu kilku minut. Jednak nie wszystkie boty są złe. Google i inne usługi internetowe używają botów do monitorowania twojej witryny i komunikowania się z oprogramowaniem lub wtyczkami, których używasz w swojej witrynie. Recaptcha pozwala witrynie wiedzieć, czy osoba, która odwiedza witrynę, jest prawdziwą osobą. W ten sposób Recaptcha pomaga zatrzymać boty. Istnieją trzy rodzaje Recaptcha: Recaptcha v2, Recaptcha v3 i Recaptcha Enterprise. ReCAPTCHA V2 nie jest już bardzo przydatny, ponieważ istnieją teraz darmowe programy komputerowe, które mogą ominąć ReCAPTCHA V2. Na przykład, jeśli wejdziesz na tę stronę i zapłacisz niewielką opłatę, będziesz mógł ominąć ponad 1000 ReCAPTCHA V2. ReCAPTCHA Enterprise jest świetny, ale musisz znać trochę kodowania lub programowania, aby z niego korzystać. Co rozumieją przez kodowanie w porównaniu z tym, co przeciętny człowiek rozumie przez kodowanie, to dwie różne rzeczy. Dlatego jeśli chcesz korzystać z Google Recapcha, najlepiej użyć Google Recapcha V3, w WordPressie nie ma miejsca, które pozwoliłoby uruchomić Google Recapcha na Twojej stronie. Aby korzystać z Google reCAPTCHA, musisz zainstalować wtyczkę, taką jak wtyczka do tworzenia stron, wtyczka e-commerce, wtyczka subskrypcji lub wtyczka logowania i rejestracji. Dodatkowo, jeśli nie jesteś programistą lub programistą, aby skonfigurować Google reCAPTCHA, musisz skorzystać ze strony Google reCAPTCHA. Nie możesz użyć Google Workspace do skonfigurowania reCAPTCHA v3. Nie możesz użyć Google Cloud Platform do skonfigurowania reCAPTCHA v3. Dodatkowo potrzebujesz konta Google, takiego jak Gmail. Link do strony Google ReCAPTCHA umieszczę w poniższym opisie. Może istnieć sposób na przetłumaczenie witryny Google ReCAPTCHA na inny język, ale jest to skomplikowane. Dlatego zostawiłem tę stronę w języku angielskim. Google ReCAPTCHA jest łatwy i prosty w konfiguracji i instalacji. Nawet bez znajomości języka angielskiego, powinieneś być w stanie skonfigurować i zainstalować Google ReCAPTCHA. Zobacz tę ikonę u góry. Ikona z konsolą administracyjną V3. To jest ikona, którą chcesz kliknąć. Nie chcesz klikać pozostałych dwóch ikon. Na tej stronie sprawdź ikonę Recapča V3. U góry nadaj mu dowolną nazwę. Nie będziesz mógł dodać domeny, dopóki nie zaznaczysz pola oznaczonego akceptuj warunki usługi Recaptcha i nie klikniesz przycisku przesyłania. Na dole kliknij przycisk przesyłania. W tej części wpisz nazwę domeny, której używasz dla swojej witryny. Wiem, że mówi domeny, ale możesz umieścić tylko jedną domenę na raz. Jeśli masz więcej niż jedną domenę, musisz skonfigurować oddzielną ReCAPTCHA V3 dla każdej domeny. Teraz kliknij przycisk przesyłania na dole. Ta strona zawiera klucze ReCAPTCHA V3. Jeden klucz to klucz witryny, a drugi to klucz tajny. Skopiuj każdy klucz, ponieważ będziesz musiał zainstalować te klucze we wtyczce. Teraz na dole kliknij przejdź do ustawień. Na tej stronie kliknij pole z napisem zezwól temu klawiszowi na działanie na stronach AMP. Być może nie korzystasz z żadnych stron AMP, ale jeśli używana wtyczka zostanie uaktualniona i zacznie korzystać ze stron AMP, zapewni to, że reCAPTCHA będzie działać na każdej stronie twojej witryny. Teraz na dole kliknij zapisz. Ta strona poinformuje Cię, czy istnieją wydarzenia lub goście, w których mogą znajdować się boty odwiedzające Twoją witrynę. W tej chwili na tej stronie nie powinno być żadnych danych, ale w przyszłości, gdy zaczniesz zdobywać odwiedzających, ta strona wypełni się danymi. Za każdym razem, gdy się logujesz, zostaniesz automatycznie przeniesiony na tę stronę. Ta liczba mówi mi, jaki procent moich odwiedzających może być botami. Ta zielona linia mówi mi, że każda liczba poniżej 0,5 może być botem. Jednak wszystkie boty nie są złe. Wyszukiwarka Google wykorzystuje boty do indeksowania rodzaju witryny, którą posiadasz. Dobre boty nie będą zostawiać złych komentarzy, próbować włamywać się do Twojej witryny lub próbować się na niej zalogować. Na potrzeby tej demonstracji zainstalowałem wtyczkę o nazwie rejestracja użytkownika. Jest to wtyczka, którą wybrałem losowo. Aby zainstalować Ricappcha dla dowolnej wtyczki, najpierw przejdź do ustawień, a następnie u góry kliknij zakładkę o nazwie Integracja. Teraz kliknij pole Ricappcha V3 i wklej klucze we właściwych lokalizacjach we wtyczce. Klucz na górze zawsze będzie kluczem witryny, a klucz na dole zawsze będzie kluczem tajnym. Jak widać, ReCAPTCHA nie wyświetla się na stronie. W przypadku tej wtyczki, dopóki nie stworzę strony rejestracji użytkownika, ReCAPTCHA się nie wyświetli. Ponadto ta wtyczka nie jest zaprojektowana do działania na każdej stronie witryny, dlatego ReCAPTCHA nie będzie wyświetlać się na każdej stronie witryny. Dla mojej prawdziwej witryny stworzyłem stronę rejestracji użytkownika. W ten sposób możesz zobaczyć ReCAPTCHA na dole tej strony rejestracji użytkownika. Dodatkowo możesz zobaczyć ReCAPTCHA na dole strony logowania. Dlatego moja strona rejestracji i strona logowania są chronione. Najlepiej jednak, aby ReCAPTCHA chronił całą witrynę, a nie tylko stronę rejestracji i stronę logowania. Możesz to zrobić za pomocą wersji Pro wielu wtyczek do tworzenia stron. Jest to darmowa wersja wtyczki do tworzenia stron o nazwie ELEMENTOR i jak widać nie ma miejsca na instalację kluczy Recapcha. Dlatego darmowa wersja ELEMENTOR nie pozwala na korzystanie z ReCapcha. Jest to płatna lub prowersja wtyczki do tworzenia stron o nazwie ELEMENTOR i jak widać, są miejsca, w których można zainstalować klucze ReCAPTCHA. Jak widzieliście wcześniej, ReCAPTCHA jest zainstalowany i działa na stronie rejestracji i stronie logowania. Jak widać tutaj, ReCAPTCHA nie wyświetla się dla całej witryny. Dlatego nie działa na każdej stronie całej mojej witryny. Po zainstalowaniu aktualizacji dla ELEMENTOR Recapcha przestał działać na całej stronie. Teraz działa tylko na stronie logowania. Aby ReCAPTCHA działała dla całej witryny, musiałem zainstalować wtyczkę o nazwie Advanced No and Invisible Captcha. Nie będę się wdawał w szczegóły jak zainstalować i aktywować wtyczkę, bo wiem, że już wiesz. Zamierzam tylko zainstalować i aktywować tę wtyczkę. Po powrocie na stronę wtyczki, kliknij ustawienia. Zainstalowałem klucze ReCAPTCHA i wybrałem V3. Ta wtyczka umożliwia zainstalowanie ReCAPTCHA na stronach logowania, stronach rejestracji, stronach kasy i stronach forum. Ponieważ mam inne wtyczki do tych funkcji i używają one ReCAPTCHA, nie chcę używać tej wtyczki do tych funkcji. Posiadanie więcej niż jednej wtyczki wykonującej tę samą funkcję spowoduje bałagan w Twojej witrynie i może uniemożliwić jej prawidłowe działanie. Nigdy nie używaj więcej niż jednej wtyczki wykonującej tę samą rzecz lub funkcję. Zepsuję Twoją stronę, więc nie rób tego. Teraz ricapcza wyświetla się na każdej stronie mojej prawdziwej witryny. Dzięki temu cała moja strona internetowa jest teraz chroniona. W przypadku mojej strony demonstracyjnej, ponieważ nie używam płatnej ani prowersji wtyczki do tworzenia stron, jak widać, ReCapcha nie działa. Jeśli podoba Ci się ten film, to zasubskrybuj go, aby YouTube pokazał go większej liczbie osób.